A tu pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejsze zmagania oto z tego miejsca. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 7.34, piątek 30 grudnia 2022. Koniec roku praktycznie i ostatnie drygi, czyli wypad na rzekę. Jest ze mną kolega Rafał, widzicie go. I wspólnie nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z tej rzeki. Więc mamy do dyspozycji spławik, feder, łowienie na spławik z gruntu i zobaczymy co i jak. Woda jest ładna, duża. Zobaczcie, śniegi stopniały, więc po śniegu woda wyższa. No nie taka jak na wiosnę, ale już trochę zeszło, ale ładnie płynie, widzicie sami. Stykanka odmrożona, no i zobaczymy co jak. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na nowszy film w naszym wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc ja na spławik, Rafał rzucił federa na pinkę. Zobaczymy, drodzy Państwo, co i jak. W razie co mamy inną opcję, czyli zmiana miejscówki, no ale zobaczymy. Na razie nic, woda fajna. Ptaszki śpiewają. Godzina 7.49. No i wędkujemy. I zobaczycie sami, co i jak będzie. Więc zobaczymy, czy coś się złowi. I oczywiście mam federa też, którego później zrobię. No ale zobaczymy jaka opcja. Na razie tu nic, tu nic. Ale miejmy nadzieję, że coś będzie. Zobaczymy z nurtem. I zobaczymy tam na przepływankę teraz. Grunt ciutkę większy. Zanurzenie, ale to zaczep na pewno był. I wędkujemy. Ja pójdę tutaj zaraz trochę wyżej i przy brzegu rzucę zestaw. Zobaczycie co i jak. Czyli cichutko przejdziemy wyżej. Weźmiemy tylko siedzenie sobie i przy brzegu rzucę. Więc pomalutku, powolutku. Rafa zostawimy tam z federem. Ale nie za blisko, tak żeby nie poruszyć ryb. Grunt ciut większy. I przy brzegu. No jak sobie stoi, zobaczymy. Może wyrwę stąd jakiegoś garbuska. A czy będzie? Zobaczycie to sami. Ale jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem w pytę. Nie inaczej, pyzuś, w pytę. Pyknęło. Deszcz pada. No widzę, że deszcz pada, ale u mnie pyknęło raz, wiesz? Ale jakieś maleństwo. Na dodatek deszcz pada. Nie zapowiadali dzisiaj, Rafał, deszczu. To trochę niedobrze, bo nie wziąłem przeciwdeszczowej kurtki. No ale zobaczymy jak to jest. Najważniejsze, żeby coś złowić i nie być pod koniec roku, drodzy Państwo, na zero. Czyli tak, mówię, film zakończenie sezonu wędkarskiego 2022. Rafał. Zakończenie sezonu 2022. No jutro, ale jak jesteś ostatni raz na rybach,
to znakiem, że dziś. No ale już nie pada. Dobrze. O to chodzi, żeby coś wydubać stąd. No później jak nie będzie efektu, Rafał przerzucił, pójdziemy w inną miejscówkę, a na tą chwilę wędkujemy dalej i jest w pytkę. Więc, drodzy Państwo, nic ani u Rafała. Rafał rzucił na chleb. Czekam na jakieś uderzenie, ale u niego nic, u mnie nic. I niedługo będziemy zmieniać miejscówkę, tak aby coś złowić na ostatnim wypadzie tegorocznym, czyli zakończenie sezonu 2022. A czy będzie z rybą? Musicie poczekać i zobaczyć to sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami i zobaczcie co i jak. Dobra, idziemy, drodzy Państwo, gdzie indziej. Ze względu na to, że nic nie bierze i pójdziemy w inną miejscówkę. Więc zostańcie z nami i przenosimy się gdzie indziej. Idziemy w inne miejsce i tam dokończymy już nasz film. Zaczyna padać, coraz większy. Ale my tym się nie przejmujemy przy dzisiejszym wypadzie na ryby. Co? No widzę, tutaj się wszystko rozbudowuje, jak to się mówi, tu na kable. A my zawijamy się na starą rzeczę. No. No. Wiesz, okonie to tu łowiłem, no ale na żywczyki, nie? To tutaj brały. Tak, wiem, ale jak jeszcze płotka nie miała wymiaru 15 cm, to takie do 10 cm płotki były najlepsze na okonia. Dobrze, teraz Rafał robi. To? To dajesz? Federowy. No wiem, wiem, wiem. Masz metod mix. To nie daje dużo. Dark cię ma. Ja wiem, że garstkę, bo to jest za dobry towar, żeby... Tam co masz w środku? Ziemię? No. Czyli jak widzicie, masz metod mix, dark, ciemną. I tam ziemię ma kolega. I nęta zrobiona. I nęta zrobiona, to Rafał mówi. Zobaczcie. Weź na rękę trochę. No i to będzie ładował, czyli ziemia i mulch metod mix skomponowany w ziemię. Ziemia oczywiście darmowa, bo... Kretowiska. Zdobyczna z pola. Nie ma lepszej. Nie ma lepszej. Krótka piłka. Pieniądze w kieszeni. Nie? Pieniądze w kieszeni. Trzy sztuki to na pewno, nie? I będzie. Trzy sztuki. Koszyk. Koszyk za ciężki, ale zobaczymy. No i tak to mniej więcej wygląda. Okej. Daleko nie trzeba rzucać, staro rzeczy. Tak dalej pod pachy. Z pod pachy. No i poszło. Stojaczek. Szczytóweczka u kolegi, jak widzicie.
i zaraz prawdopodobnie będzie branie. Teraz powiedz, wędeczki jakie używasz, mówisz? Ultrafiolet. Ultrafiolet Mikado, tak? Do końca życia. Do końca życia. Żadnej innej. Żadnej innej. Rafał do niej się przywiązał. I tak to mniej więcej metrowa mury na nie wygląda. Metrowa mury wyciągał na ten, na Mikado. I tak to mniej więcej wygląda. Więc czekamy, nie? Czekamy na branko, a teraz ja zarzucę sobie w końcu tutaj na spławik. No i zobaczymy, co będzie u Rafała albo u mnie. Ja teraz przeniosłem się trochę wyżej. Spróbujemy tutaj. Dawniej lubiłem tutaj żywczykami za okoniem pośmigać. Tak mówię, jak jeszcze płotka nie miała wymiaru, czyli nieduże, takie 8 do 10 cm płotki, najlepsze takie no 7, 8, 6 nawet centymetrów. No i na żywczyka zawsze stąd się coś wydubało. Jak to na moich wcześniejszych filmach z tego odcinka rzeki. No zobaczymy teraz na czerwonego, co i jak, ze względu na to, że drugi rok rzędu płotka ma 15 cm wymiar ochronny. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja oczywiście zaraz sobie zrobię federa. Nie inaczej. Ale kilka razy rzucimy. Zrobię też gruntówkę, zarzucę i będę wędkował dwoma wędkami. Jedną na grunt, drugą na spławik. No i na razie bez ryby na zakończenie sezonu 2022. I miejmy nadzieję, że coś się chwyci. Więc bądźmy cierpliwi, czyli machaj będą, ryby będą. Jak to mówię, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Dobrze, zrobimy sobie gruntówkę, czyli zobaczcie, nowy pokrowiec, który zakupiłem do wędki Shimano uzbrojonej z kowrotkiem Shimano. Nasz z nasza taki pokrowiec. Zobaczcie, fajny. No i w środku mam szczytówki, oryginalny pokrowiec z wędki. Na wędkę dołowił. Dzisiaj wziąłem Shimano Bassmaster DX Feder. Go wyjmę, założymy mniejszą szczytóweczkę, opaski i mam, widzicie, tu oczywiście metodę odetnę i założymy koszyk. Koszyk założę. Założę koszyk. Tylko zobaczę, jaką do tego szczytówkę. Wędka. Tak mówię, Shimano Bassmaster DevX Feder 11. Długość i do 60 gramów wyrzutów. Oczywiście zmienię na delikatniejszą szczytówkę. Ogarniemy, założymy zestaw na niesymetrycznej pętli z gumą, koszyk, przypon, ale to pomalutku, powolutku. Więc, drodzy Państwo, zestaw zrobiłem. Szczytówka 0,75, najlżejsza jak co do tego kija, do tego kowrotek Shimano Areo 4000 FA
18 żyłka i przywiązany do tego bezpośrednio jest na fluokarbonie na niesymetrycznej pętli koszyk, skrętka i guma. I do tego szybko złączka i przypon w zależności na długość, no ale tak wygląda mój zestaw krętlikiem przymocowany do żyłki głównej 0,18. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. A czy da efekt, zobaczymy sami, ale zanim to zarzucę, przynajmniej na połańcu tak wędkowałem, zanim to zarzucę, niedaleko zrobimy zanętę. Trochę wody i niedużo zanęty. Okej. Samą czystą mieszankę bez ziemi, bez niczego. Czysta będzie mieszanka. Jakąś płocinę, tak aby nie na zero. Rafał z ziemią, a ja czystą mieszankę, spożywkę poślę do koszyka. Trochę robactwa. Trochę robactwa nie zaszkodzi. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Więc deszczyk dalej pada. Zanęta rozrobiona, wędka rozłożona. Przygotowany zestaw do wędkowania nad gającą szczytówkę. Oto na tym niewielkim odcinku rzeki Starorzecza. Więc nic nie zostało mi innego jak założenie robactwa i zarzucanie zestawu. A więc pławikówkę ściągnęłem. Skupimy się na gruntówce. No i tak mówię, nic na spławik, nic nie ma sensu. A nie chce mi się łazić. Więc zaraz zrobimy jakieś ognisko. Upieczemy sobie kiełbasę. I tak mniej więcej nam zejdzie dzionek, kilka godzin wędkowania na zakończeniu sezonu 2022. Znaczy będzie z rybką, bo tego to już sam nie wiem, no ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc dalej stoi zestaw z pinką i oby. Zaraz przestawię sobie podpórki w tej pozycji, tak żeby na bok było z tej strony i zarzucę pod korzeń, a nóż widelec może tam coś się trafi. A więc drodzy Państwo, nie inaczej, kiełbacha musi być jak to nad wodą, nic dodać, nic ująć, więc ciepły podsiłek zimową porą jest jak najbardziej skazany. Proszę zobaczyć, pyza zgłodniał na rybach, aż to jest nie do wiary, bo on zawsze nigdy nic nie je. Pyza bajs szaleje, nie? A tutaj Rafałka jedzonko już przyszykowane, kilo kiełbasy prawie. Ryby to ma być przygoda, ognisko, kiełbacha. Jak ryby nie biorą, to zawsze jakoś trzeba sobie pomagać, ratować. Jeszcze. Spolił przecie, nie? Jeszcze. Lubi chrupiący. Jemy kiełbasę. Popijamy frugo.
bezalkoholowym, bo alkohol to szkodzi zdrowiu. Słuchajcie, alkohol szkodzi zdrowiu. Przynajmniej na rybach. No, przynajmniej na rybach. Jak jest picie, nie ma łapania. Bo albo się pije, albo się łapie. O. No, smacznego, Rafał. Dziękuję. Widzicie, drodzy Państwo, że popijawka, szamka i jest w pytę. Idzie jakiś wędkarz. Nie, z wiadrem i z wędką. Tu nie Sławek? Nie. No, drodzy Państwo, i tak to bywa. Tam jest. Jest. No, za bilet musi się wrócić. Żeby nie biorą, to chociaż wiesz. Za butelki puszki zarobi. I drodzy Państwo, założymy teraz dżownicę. Nabijemy koszyk i spróbujemy na czerwonego robaka. Rzucę pod korzeń. A może jakiś okoń, klenik. Zobaczymy. Pod brzeg, no tamten. Pod korzeń. Oby. Przestawiłem sobie podpórkę. Tak, aby to ręce i nogi miało. Ok. Teraz to muszę wyjść. No i stoi na czerwonego. I zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy jakieś wskazanie będzie. Śniadanie zjedzone. Idziemy w inną miejscówkę, ognisko. Bo ryby zaginęły w rzece Murawica, jakby ktoś odnalazł, nie da znać. Tak, proszę dzwonić, jaki numer? 999. 999. Tam do szpitala od razu. Do szpitala od razu, bo zginęły ryby. Więc tak, kolega Rafał mówi, zginęły ryby. Proszę o kontakt prosto do szpitala w Murawicy. Numer podany. Więc, drodzy Państwo, zawijamy się jeszcze w jedną miejscówkę i tam dokończymy już dzisiejszy wypad. Skończymy, wyrobimy, wykorzystamy zanętę i zarzucimy jednego federka, którego tak sobie, no krzakami chyba, nie? To idziemy ku wodnej przywodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Więc tu spróbujemy, drodzy Państwo, naszych sił. I tu już dokończymy naszą dzisiejszą zabawę. Rafał z tej strony, jak widzicie, a ja trochę wyżej w nurt rzucę robactwo, tylko napełnimy koszyk. I tak mówię, tu dokończymy nasz dzisiejszy film. Więc nabiję koszyk i sam jestem ciekaw, co i jak. Wezmę tylko wyżej. No wyżej już się raczej nie da. To wbiję tu. I stawiamy naszego sprzęta. Lekko naciągnę. Ok. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Ale jest pięknie, bajecznie.
Co mówisz, że będzie? Więcej będzie depresja. Depresja? Ale to w razie co, do szpital blisko. Blisko. Blisko, bardzo blisko. Uratują. Uratują. Nie mogę tak na sztorc trzymać, bo źle jest. Jeszcze zaczep. No, to baja jest. I co rwiemy? No, za delikatny. Trzymaj, Rafał, kija, bo ja muszę rwać to. Zobaczymy, co pójdzie. No i czuję, że wszystko pójdzie. Nie poszło, dobra. Zwijaj. Zwijaj, Rafałku. Z łaski swojej, koleżko. Zwijaj, zwijaj. Przypon to się wymieni, to nie ma problemu. Bliżej rzucę. Koszyk jest najważniejszy. Dziękuję. Koszyk jest to najważniejszy. A resztę to się doczepi. Czyli tak mówiłem. Przypon i haczyk jest. Dobrze, ok, wszystko jest, więc drodzy Państwo, zrobimy inaczej. Będę musiał inaczej ustawić kij, bo zostało nam półtora godziny gdzieś wędkowania. I wezmę w tą stronę. I tak będę lepiej szczytówkę widział. I rzucę bliżej, bo tam jest jednak zaczep. Więc. Tak, więc zakładam robactwo. Robactwo, nabijam koszyk i rzucam wprost przed siebie. Coś się zawaliło. Przypuszczam, że wiem, czyja to butelka. Pozdrowienia. Przyjaciel wesołego diabła. Dobra, więc w tej pozycji i bliżej jednak. Mówię, że tutaj nie łowię z gruntu, więc. O, blisko. O, i tak postawimy. I nie będę w górę się przyglądał, tylko mam tu z dołu napnę delikatnie. I teraz czekamy na wskazanie jakiejś ryby. No jak zwykle, a czy będzie, zobaczycie to do końca sami. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami. I zobaczymy, co, jak. A więc nic, ani u Rafała, ani u mnie. Drodzy Państwo, widzicie, taka pora, taki okres, takie miejsce, takie ryby. To chociaż, żeby ta drobnica skubała, to biały robak, pinka w takich miejscach, gdzie jest woda, gdzie ryby są, to przecież powinny być wyssane chociaż te białe robaki. Jak ryba nie chce brać za końcówkę coś, ta drobnica powinna wyssać tego robaka. A tutaj jak się rzuca te 3 czy 4 robaki białe, pinka, w całości się je wyciąga, nic nie wyssane. No, z tego względu, że leżą na dnie ryby. Nie ma ryby. Po prostu jakby są, to ich to nie interesuje, nie na braniu i tyle. No i taka sprawa. Rafał, co do ciebie powiedz? Depresja. Depresja? Dzwonić czy jeszcze? Jeszcze.
O 14 jak będzie autobus. To będzie po depresji, tak? Skrajna już będzie. Kurwa, to jest niedowiary. Nie? No, ano tak, widzicie. To jest kuźwa nie do wiary. Nic dodać, nic ująć. Tak to Rafał skomentował. Godzina 13:18, więc 40 minut, więc przerzucę. A twoją. Chociaż coś czułem, że mam branie. Ale robaków nie ma, widzisz. Dobra, to weź przerzuć, Rafał, wypal, przerzuć, a ja rzucę w inne miejsce. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Ryba nie bierze, ale jest wesoło. I założymy pinkę. I to będzie ostatni rzut już. Już nie będę przerzucał. Trzy sztuki. Tak Rafał mówi, same zaczepy. Zanęta zostanie, zamrozimy, będzie spod lodu albo do odmrożenia, jak będzie lód. Ale to trochę zostało, to za dobry towar, żeby wyrzucać, bo ceny idą w górę, będzie coraz drożej. Już tanio było i nie będzie. Rzucimy tu. No i tak to mniej więcej wygląda. Już do końca, czyli do godziny 14, to mamy 40 minut. Jeśli nie będzie brania, trudno. Zawijamy się na Kielce. Przerobię jakiś film dla Was, drodzy Państwo. No i tak to po świętach, taki wypad z kolegą. Jak to się mówi, na zakończenie sezonu 2022. No a po nowym roku od nowa. Karta opłacona. To już na nowy rok mam kartę, drodzy Państwo, opłaconą, czyli składki. Jak widzicie sami. $320 niepełna, bo wody górskie odpuściłem sobie, więc wody nizinne, składka członkowska 150 i niepełna to nizinne 170, to środkami pływającymi, to z pontonu będę mógł wędkować. I to wszystko i do tego zezwolenie na grubszej książeczce, terminarz zawodów różnych z mojego koła. I tak to mniej więcej wygląda, czyli karta opłacona, to za 3 dni, 4 zobaczę po nowym roku, będzie jeszcze jakiś materiał z nadwody. No na razie przez te 40 minut jeszcze wędkujemy. Rafał poszedł tam. Rafał, jak jest? No i w pytkę jest i tam próbuje kolega, ja dalej tu na płytszą wodę. No jak to się mówi, pomału, niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. I leciał tak, pokazałem, ale jeszcze miejmy nadzieję, że może coś pyknie. A czy pyknie, zobaczcie to sami. Więc zostańcie do końca, bo już naprawdę niedługo kończymy. Teraz na chleb, tak mówisz? Go wyjąłem z powrotem, to jest cud. Tak rzuciłeś, tak wyjąłeś? Tak jest. No widzisz, i nic. Powiedz mi, co się dzieje z tymi rybami? Nie na braniu. Woda pośniegowa, no. Woda pośniegowa, czyli. Zbiornik już uciekać. Czyli widzicie, woda, która powiększyła się ze względu na to, że stopniał śnieg, jest ciemna, podnosi się. Teraz akurat opada. No i brań nie ma, ryba nie reaguje. No i tak to mniej więcej wygląda. No i co, rzucasz jeszcze coś? Co teraz zakładasz? Chleb. Chleb dalej. Może być już jakaś drobna płotka szarpie. No, zobaczymy, oby. Czyli widzicie, ani na czerwonego, ani na pinkę. Rafał miał też białe, grubsze. Chleb. Nic. Dosłownie nic, więc 13:31, pół godziny mamy. I zobaczymy przez te pół godziny, co będzie się działo.
ale jakoś to słabo widzę, ale jak to mówię, zawsze dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. Jest pytkę Rafała, chlebek, koszyk pusty, czy nabić ci? Nie, nie. Nie chcesz? I tak nie weźmie. No ale rzucaj. Buch. Ok. No i to są ostatnie rzuty. I pół godziny trzymamy. I pomału będziemy z wami się żegnać. I tak to zleciało, jak pokazałem to na swoim filmie. Godzina 13:53, pomału ja się pakuję, kolega już się zwinął. Widzę, Rafał, co od siebie powiedz, co ja? Depresja, jutro dogrywka. Dogrywka, jutro... Walczy do końca. No ale powiedz coś dzisiaj o tych rybach, co jest grane? Poświęchowa woda i nie będzie ryby. No ale pierwszy raz chyba jesteś na tej wodzie. Jestem tu na Starożyczach, żebym ryby nie złapał, żebym brania w ogóle nie miał. Nigdy mi się żadnego takiego nie zdarzyło jeszcze. No i widzicie, drodzy Państwo, tak Rafał to powiedział. A tu zimę to ja kocham tu przychodzić. Przyjeżdżam. Przyjeżdżać i pierwszy dzień. Może ja pecha ci, ten diabeł ci pecha przyniósł. No, diabeł. Diabeł. Jak się z diabłem ryby łapie, to i się ryb nie łapie, nie? I tak to, drodzy Państwo, jest. Nic dodać, nic ująć. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Było tak, jak my to pokazaliśmy. I na tym koniec. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jedziemy na Kielce. Cześć. Cześć, dzięki. Piona. Jak to Rafał mówi, jak ryby nie biorą, to zawsze można... To można zawsze w piłkę pograć. Nie inaczej, drodzy widzowie. W piłkę pograć. Pozdrów swoich widzów. Diabeł nad wodą.